Katarzyna Kuźmierczuk, wiceprezes Zamojskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Czerwony Smok. Spójrzcie, czy widzicie? Księżyc rzucał teraz odblask na szarą powierzchnię skały, lecz nic więcej zrazu nie spostrzegli. Potem zwolna na całej kamiennej powierzchni, wygładzonej rękami czarodzieja, pojawiły się nikłe linie, niby delikatne żyłki srebra. Początkowo tak nieuchwytne jak blade nici babiego lata, tak cienkie, że ledwie migotały, kiedy padał na nie blask księżyca. Stopniowo rozszerzały się i występowały coraz wyraźniej, aż wreszcie można było rozpoznać cały rysunek. U góry, w miejscu, którego Gandalf ledwie dosięgnął wzniesionymi rękami, skrywał się łuk spleciony z liter alfabetu elfów. Niżej, zatarty co prawda i zniszczony, widniał rysunek kowadła i młota, a nad nimi korona i 7 gwiazd. Od dołu pięły się 2 drzewa, których liście miały kształt półksiężyców. Po środku, wyraźniej niż wszystko inne, jaśniała na drzwiach wieloramienna gwiazda. — To godło Durina! — krzyknął Gimli. — Drzewo elfów wysokiego rodu! — zawołał Legolas. — I gwiazda rodu Ferenora! — powiedział Gandalf. Wykuto ten rysunek z Itildianu, w którym tylko światło gwiazd i księżyca się odbija i który jest martwy, póki go nie wskrzesi dotknięciem ktoś, kto zna słowa z dawna zapomniane na obszarze Śródziemia. Od wieków ich nie słyszałem, to też musiałem głęboko sięgnąć w pamięć, nim je odnalazłem. Co to znaczy ten napis? Spytał Frodo, wpatrując się pilnie w wyryte na łuku sklepienia litery. Zdawało mi się, że znam pismo elfów, ale tego nie umiem odczytać. To język elfów mieszkających za dawnych dni w zachodniej części Śródziemia, odparł Gandalf. Napis wszakże nie mówi nic, co by nam się przydać mogło. Brzmi po prostu tak. Drzwi Durina, władcy Morii. Powiedz przyjacielu i wejdź.